Serdecznie witam Państwa na bardzo ważnym wydarzeniu konferencji prasowej tutaj w sali Rajców w ratuszu w Lubaniu. Konferencji poświęconej przedstawieniu informacji dla Państwa, dla mieszkańców naszego regionu na temat najważniejszej, chyba i największej inwestycji, jaką realizować będziemy w naszym tutaj regionie, poświęconej, związanej z kompleksową gospodarką odpadami w świetle nowej ustawy o przejrzystości porządku w gminie, poświęconej budowie instalacji do kompostowania, tak to nazwaliśmy, oraz ustawie budowie związanej z wprowadzonym systemem korzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Do tej inwestycji przygotowaliśmy się ponad dwa lata. Efektem starań było podpisanie, jest właściwie podpisanie umowy, bo teraz o tym powie pan burmistrz, umowy z Urzędzie Marszałkowskim ze środków unijnych na realizację tej inwestycji wraz z udziałem środków pochodzących ze strony gmin i własnych spółki. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji pana burmistrza miasta Lubania, pana Kadusza Słowińskiego, wiceburmistrza miasta pana Mariusza Pelniczka. Witam bardzo serdecznie telewizję, prasę, portale internetowe za pośrednictwem Państwa, mieszkańców całego naszego regionu, ponieważ ta inwestycja dotyczyć będzie regionu zachodniego, czyli gospodarki odpadami, ujmującymi obszar trzech powiatów, powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławskiego, a nawet powiatu lubelskiego, ponieważ jedna z gmin, konkretnie Gryfów, również przystąpił do wspólnej realizacji inwestycji. Panie burmistrzu, jeśli pan mógł uprzejmie parę zdań na temat tej inwestycji, a później już szczegóły techniczne. Szanowni Państwo, również witam serdecznie na takim małym briefingu dotyczącym gospodarki odpadami. Ja tylko dla przypomnienia dla wszystkich, którzy śledzą, powiedziałbym, losy tej inwestycji, powiem, że od 1 lipca zgodnie z ustawą wszystkie odpady, które produkowane są na terenie gminy, są własnością samorządów i one są zobowiązane do tego, żeby te odpady zagospodarować. Oczywiście nie w sposób chaotyczny, tylko w sposób zorganizowany. W województwie dolnośląskim wyznaczono 6 regionów gospodarowania tymi odpadami i najważniejsza dla nas informacja jest taka, że jednym z tych 6 RIPOK-ów, czyli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, jeden z tych RIPOK-ów znajduje się na terenie miasta Lubań. Tutaj pan prezes mówił o tym, że przygotowania do tej inwestycji trwały prawie 2 lata, równolegle do montażu finansowego i zakresu działań pod jakby wspięcie tego RIPOK-u prowadzone były przez pana prezesa i za naszym pośrednictwem rozmowy z poszczególnymi gminami, tak żeby ten strumień odpadów trafił akurat tutaj do Lubania. O korzyściach myślę będzie czas powiedzieć za momencik z tego płynących. Chcę tylko przypomnieć, że jeżeli chodzi o te gminy, które do nas będą kierowały swoje odpady, to mamy tutaj, tak jak już pan prezes wspomniał, Gryfów Śląski, mamy Leśną, mamy gminę Lubań, Lubań Miasto, jest Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec Miasto i Zgorzelec Gmina. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze podstawowe informacje. Szanowni Państwo, tutaj pan prezes wspomniał, że jest to bardzo ważna i bardzo, powiedziałbym, duża inwestycja. I faktycznie, gdy przyjrzy się tym kosztom, które wynikają jakby z faktu dokończenia budowy RIPOK-a, można powiedzieć, że jest to największa inwestycja od lat, która jest prowadzona na terenie miasta. Globalnie można powiedzieć, że wydamy nawet w przyszłości, w ciągu tego roku, który z
Kiełk będzie realizował inwestycje, wyda więcej pieniędzy niż przeznaczono na rewitalizację tutaj centrum miasta i śródmieścia lubańskiego. Dlaczego? Dlatego, że całkowity koszt tej inwestycji to jest 28 681 tysięcy z groszami. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie wynosi 16 646 tysięcy, tutaj też z groszami. Resztę pokryją gminy, które weszły do, powiedziałbym, z którymi podpisaliśmy porozumienia, oraz częściowo pokryje z kredytu z GIUK oraz będzie jeszcze dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony. Tak. Tak, ochrony środowiska. Jaki jest zakres inwestycji? Myślę, że to najlepiej poinformuje nas pan prezes. Zresztą państwo mają to w materiałach dostępnych tutaj na piśmie. Powiem tylko, że faktycznie prace rozpoczęły się w roku 2011, dokładnie w kwietniu opracowano koncepcję. W grudniu złożono wniosek do RPO województwa dolnośląskiego i tak się szczęśliwie złożyło. Wreszcie można powiedzieć, że 13 maja, 13 nie zawsze jest pechowy, jak się okazuje, 2013 roku, czyli dwie trzynastki, pan prezes i pan marszałek podpisali tą oto umowę, to jest jej oryginał, gdzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego po prostu dofinansował nam w podanej wcześniej kwocie tą inwestycję i dzięki temu możemy, powiedziałbym, w sposób taki kompleksowy już dopiąć RIPOK, aczkolwiek jeszcze są nowe propozycje sięgania po środki unijne, dlatego że wiemy o tym, że pewne potrzeby dodatkowo wynikające z faktu gospodarowania odpadami, wszelkimi odpadami, które produkowane są na terenie samorządów, są potrzebne jeszcze nowe inwestycje, ale myślę, że też w przyszłości o tym będziemy państwa informować. Myślę, że pokażemy, to jest bardzo ważny dokument. Myślę również termicznie, tak powiem, bo panowie burmistrzowie są tutaj. Tylko pan burmistrza. Ale ja to tak naprawdę inicjatorami i z podpisaniem porozumień międzygminnych. A to jest kwintesencja, czyli umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tej inwestycji po w sumie kilkunastu miesiącach. Jeśli państwo pozwolą, to parę zdań szczegółów powiem. Pan burmistrz Tymczyk może jeszcze chciałby parę zdań powiedzieć. Ja tu przypomnę krótko historię. Państwo wiecie, 1 lipca tego roku, to jest ten termin, gdzie wchodzi już w życie realizacja nowego systemu gospodarki odpadami, szumnie nazwana rewolucją śmieciową, i w ramach tego nowego systemu gminy stają się w mocy ustawy właścicielami odpadów komunalnych od nieruchomości, czy od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, mogą również objąć swoim władztwem nieruchomości niezamieszkałych, czyli po prostu firmy, instytucje i tak dalej. W ramach tej ustawy, jak już tutaj mówi pan burmistrz, wszystkie odpady, i to zgodnie z takim prawem miejscowym, jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, wszystkie te odpady mają być zagospodarowane w ramach i przetwarzane w ramach regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tak zwanych RIPOK-ów. Te RIPOK-i, te regionalne instalacje muszą obsługiwać obszar, i tu jest właśnie stąd te nasze wszystkie działania, minimum zamieszkały minimum przez 120 tysięcy mieszkańców. I te regionalne instalacje muszą mieć moc przerabiania tych odpadów komunalnych z tego obszaru pochodzącego dla 120 tysięcy mieszkańców. To jest pierwszy warunek funkcjonowania regionalnej instalacji. Drugi to instalacje te muszą mieć określone parametry w zakresie. I teraz tak, sortowni, czyli instalacje mechaniczno-biologicznego przekształcenia odpadów, czyli sortownia i kompostownia, sortownia o mocy wydajności rocznej
minimum 33 tysiące ton odpadów. Kompostownia, ta pierwszy etap 16 tysięcy, a potem dalszy etap jakby używania tego kompostu na płycie do właśnie dojrzewania tego kompostu z możliwością go wykorzystywania do rekultywacji np. starych, zdegradowanych terenów, składowisk odpadów już wyeksploatowanych itd. Dalej, następny jakby element tej regionalnej instalacji to płyty do kompostowania odpadów biodegradowalnych, tych zielonych, zbieranych od mieszkańców, które mogą być właśnie, ten kompost może być stosowany do między innymi terenów zielonych i tak dalej, oczywiście po wykonaniu określonych badań laboratoryjnych i tak dalej. Dalej, taka instalacja regionalna musi mieć też kwaterę do składowania już odpadów posortowniczych, te, które do niczego się już nie nadają, o pojemności minimum wolnej jeszcze przestrzeni 220 tysięcy metrów sześciennych. I tego typu instalacje jeszcze powinny mieć całe zaplecze, oczywiście infrastrukturę, jeśli chodzi o tę kwaterę, no to ona musi być odpowiednio odgazowana, odcieki odprowadzane i tak dalej, wszystko zgodnie z wymogami, standardami. Pożądane są jeszcze na przykład odpowiednio do surowców wtórnych, pozostała infrastruktura. I w związku z powyższym my podjęliśmy, pana burmistrza, doszło do rozmów na początku tej kadencji z wójtami, burmistrzami z obszaru tutaj, tak aby stworzyć ten RIPOK obejmującego właśnie minimum te 120 tysięcy mieszkańców. I w wyniku przesuwać kilkanaście miesięcy, bo jak spojrzymy na terminy, to pierwszą umowę, porozumienie są z gminą Solików i Zgorzelec Wiejską w kwietniu 2011, a ostatnie porozumienie z Gryfowem 21 czerwca 2012. Przez ten okres czasu trwały intensywne prace związane z rozmowami z poszczególnymi gminami, tak aby podpisać porozumienie dotyczące właściwie budowy, a można powiedzieć dokończenia realizacji wcześniej zrealizowanej inwestycji w naszym Lubaniu w Centrum Utylizacji Odpadów. Chodziło o dokończenie budowy brakujących elementów, a tym brakującym elementem, żebyśmy byli w pełni instalacją regionalną, to była kryta kompostownia, której że tak nie mieliśmy. W związku z powyższym, no i oczywiście, żeby spełnić warunek ten ilościowy, to jest bardzo ważne, minimum 120 tysięcy. I w wyniku podpisanych porozumień będziemy obsługiwać obszar zamieszkały przez 140,67 tysięcy mieszkańców. Te 14 gmin z terenu powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, Nowogrodziec i wołeckiego Gryfu, o których mówił pan burmistrz. Podpisaliśmy porozumienia. Miasto podpisało porozumienia dotyczące wspólnej budowy, pierwsze porozumienie poprzedzone uchwałami rad wszystkich z jednej strony miasta i tych 13 gmin, a z drugiej strony następne porozumienie dotyczące wspólnej budowy, finansowania i realizacji tej inwestycji, a drugie porozumienie dotyczyło wspólnej eksploatacji. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby te odpady z regionu, obszaru tych 14 gmin trafiały do instalacji regionalnej i żebyśmy mogli sięgnąć po środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji, musieliśmy udokumentować, że te odpady trafią, wszystkie frakcje tych odpadów trafią do tej budowanej instalacji regionalnej. I to był drugi dokument. I trzeci dokument, można powiedzieć, że nawet czwarty po pierwsze uchwały, drugie porozumienie dotyczące budowy, realizacji inwestycji i finansowania, trzecie dotyczące wspólnej eksploatacji i dostarczenia wszystkich odpadów i czwarty dokument, jakby już podsumowujący, to zostały podpisane umowy wykonawcze pomiędzy wszystkimi tymi 14 gminami z Zakładem Gospodarki Usług Komunalnych, z naszą firmą, która ma, na bazie której jest ta regionalna instalacja, powstaje, umowy wykonawcze.